Jesteśmy tu, by pokazać nasze oburzenie w związku z odrzuceniem przez polskich parlamentarzystów, wywodzących się nie tylko z obozu rządzącego, ale również z opozycji, naszego obywatelskiego protestu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. I tym samym okazaniem braku szacunku wobec projektów obywatelskich przez władzę, która deklarowała poszanowanie wobec takich projektów, a także krytykowała swoich poprzedników za lekceważenie aktywności, głosu oraz woli społeczeństwa i tym samym tłumienie rozwijającego się społeczeństwa obywatelskiego. 2018 rok został ustanowiony przez nasz Sejm rokiem praw kobiet. Mamy styczeń, chyba zaczęło się już świętowanie. Nie pozwólmy, żeby ten rok praw kobiet zakończył się w grudniu, tak jak się zaczął w styczniu. Pokażmy, że kobiety w Polsce potrafią korzystać ze swoich obywatelskich praw. Najwyższa pora, abyśmy sobie to uświadomili. By uświadomili to sobie politycy. By przestali opowiadać, że to jest sprawa sumienia i że oni tak zadecydowali. Nasze prawo decydowania o sobie, w tym do samodzielnej decyzji o przerywaniu ciąży, prawo do rzetelnej edukacji seksualnej, do bezpiecznego seksu, do godnej i fachowej opieki zdrowotnej, do realnej pomocy w przypadku przemocy domowej, do pomocy, jeżeli urodzi się niepełnosprawne dziecko. Nasze prawo do godnego życia nie jest naszą fanaberią, nie jest naszym wymysłem. To jest nasze prawo. To, co się wydarzyło w środę w Sejmie, to była zdrada i to była hańba. Posłowie i posłanki opozycji, którzy z przyjemnością lansowali się jesienią przy nas na czarnych protestach, teraz bali się zagłosować. Skoro boicie się głosować, to złóżcie mandaty. Po co nam taka opozycja, która naszych praw nie broni? To jest ta zjednoczona opozycja? Może zjednoczona z rządem, albo zjednoczona z fanatykami? Zjednoczona przeciwko kobietom? Hańba! Hańba! Żadna władza nie jest w stanie nas złamać. Bardzo się cieszę również z obecności mężczyzn i dziękuję za okazanie solidarności z nami kobietami. Wszak jest to sprawa nasza wspólna, sprawa dotycząca obu płci.